Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo miło, że możemy u Państwa gościć, że możemy się podzielić doświadczeniami, też dowiedzieć się czegoś nowego na pewno. I tak jak prosił tutaj Pan Michał, bardzo, postaram się bardzo streścić, chociaż nasza historia to już ponad 2 lata działalności, więc proszę nam wierzyć, dużo emocji, dużo spraw, które załatwialiśmy, ale będziemy próbowali. Szanowni Państwo, nasze Stowarzyszenie Rycy dla Szczecina jest organizacją oddolną, społeczną, całkowicie apolityczną. Jest to ruch rodzicielski, ale nie tylko, bo skupiamy też wszystkie osoby, które mają na sercu dobrą oświaty, które chcą coś dobrego zrobić, chcą coś zmienić przede wszystkim w zakresie zarządzania oświatą w Szczecinie. I nasz ruch wziął się od takiej sprawy, która była związana ze zmianą opłat za przedszkola w Szczecinie. W 2011 Rada Miasta stwierdziła, że trzeba dostosować prawo do obowiązujących przepisów ustawowych. No i prowadziła nam uchwałę. Uchwała była tak dalece krzywdząca dla rodziców, tak niezgodna z prawem, że zaczęły się dyskusje na różnych forach internetowych. No i ktoś rzucił hasło, zróbmy coś z tym. No to wiele nie trzeba było mówić, tak? Znalazły się osoby, które były na tyle zadziorne i na tyle aktywne i na tyle zdeterminowane, że coś zrobiły. Zaczęło się od prostego wpisu utworzenia wydarzenia na Facebooku. To wydarzenie bardzo szybko zgromadziło ponad 500 osób, którzy komentowali, którzy dyskutowali, którzy byli zaangażowani w tą sprawę. I kiedy radni mimo burzliwej dyskusji i tak uchwalili tę uchwałę, nie słuchali nas, nie słuchali naszych argumentów tego, że ta uchwała jest niezgodna z prawem, zadaliśmy sobie pytanie wtedy, no to co, coś trzeba z tym zrobić, tak, no nie można się z tym pogodzić. Napisaliśmy do pana wojewody, napisaliśmy takie pismo z protestem. Tutaj na prezentacji staraliśmy się zamieścić wszystkie takie print screeny, co się pojawiało w mediach na nasz temat, na temat naszej działalności. I to pismo do wojewody było oparte o szereg zapisów wyroków sądów administracyjnych, argumenty, dlaczego ta uchwała jest niezgodna z prawem. No i cóż się zadziało? No okazało się, że pan wojewoda powiedział, tak, rzeczywiście, rodzice mają rację, uchwała jest niezgodna z prawem, należy ją uchylić. I uchylił, praktycznie połowa chyba zapisów wylądowało, czy jakieś 70%, wylądowało w koszu. I wtedy rodzice poczuli moc, poczuli, że mogą coś zrobić, poczuli, że rzeczywiście coś znaczą, że ich głos to nie jest wołanie na puszczy, tylko to jest rzeczywista siła. Zaczęli się gromadzić, zaczęli dyskutować, zaczęli się spotykać, zaczęli też z zupełnie innej pozycji rozmawiać z władzami miasta, z prezydentem, z radnymi. Były to spotkania generalnie w rad rodziców przy przedszkolach. Program, który powstał wcześniej, dotyczył głównie placówek przedszkolnych. Tak, i tak jak Państwo widzą, tutaj jest szereg komentarzy. Naszym też dużym sukcesem było to, że sam pan wojewoda napisał do nas osobiście wtedy na tym proteście. Napisał bezpośrednio, że rzeczywiście mamy rację, że się z nami zgadza, że ta uchwała jest niezgodna z prawem. I to też dało ludziom takie poczucie ważności, tak, że obywatele rzeczywiście coś mogą zrobić, coś znaczą. To się potem zaczęło rozwijać, tak? Te spotkania trwały, miasto wysuwało cały czas nowe pomysły, pan prezydent generalnie bardzo lubi oświatę, a szczególnie coś w niej zmieniać, coś w niej mieszać. Najczęściej to jest taka zmiana negatywna dla rodziców, dla dzieci, dla pracowników. Więc my zaczęliśmy głośno mówić o tym, co nam się nie podoba, ale też nie byliśmy cały czas nastawieni tylko i wyłącznie negatywnie, tylko staraliśmy się też proponować różne pozytywne zmiany, między innymi postulowaliśmy to, żeby w tej uchwale, którą nam zaproponowano i którą wprowadzono, przywrócić ulgi za drugie i kolejne dziecko w przedszkolu i w publicznym żłobku, bo to nam tak cichcem wykasowano i też zwracaliśmy na to uwagę, także walczyliśmy jakby bardzo też w sposób bardzo pozytywny, staraliśmy się walczyć. Mieliśmy potem sprawę związaną z propozycją prezydenta, który chciał połączyć, zlikwidować wszystkie przedszkola, bo jeszcze mamy tylko 60 w Szczecinie, zlikwidować je, utworzyć 4 przedszkola matki, a reszta to miała być filie. I to był taki pomysł na oszczędności. To gorsze, do tego momentu nie było w ogóle dyskusji społecznej na temat tych zmian. Pierwszy kontakt tak naprawdę, gdzie pan prezydent zaprosił na nasz wniosek wszystkich przedstawicieli rad rodziców z przedszkoli. No dopiero wtedy odbyła się pierwsza konsultacja na temat połączenia tych placówek przedszkolnych, kombinacji, jak to nazwaliśmy. Tak, takie przedszkolne molochy mieliśmy zaproponowane. I
proszę sobie wyobrazić salę, gdzie przychodzi około 200 osób, przychodzą przedstawiciele władz, tam siedzą rodzice, siedzą pracownicy i mówią, drodzy Państwo, nie podoba nam się to, co proponujecie, bo naszym dzieciom będzie gorzej. Ale nie mówią tylko nie podoba nam się, tylko mówią też nie podoba nam się, ponieważ ta wasza propozycja jest niezgodna z rozporządzeniem, jest niezgodna z ustawą. Naszym podstawowym założeniem, które do dzisiaj staramy się utrzymać, jest to, że my dyskutujemy z władzami na podstawie merytorycznych argumentów. Nie gramy tylko i wyłącznie na emocjach, bo to tak naprawdę jest działanie na krótką metę, tak? Jeżeli chcemy coś zmienić, no to musimy się opierać o przepisy, musimy wskazywać bardzo duży aspekt prawny, bo inaczej po prostu nie przemalczymy tego, co byśmy chcieli. No i rzeczywiście wykazaliśmy niezgodność z przepisami tego pomysłu, więc po raz kolejny władze musiały ustąpić, tak, odstąpić od swoich pomysłów. Ale już też zaczęły zauważać, że z rodzicami się tak łatwo nie da, że z rodzicami trzeba dyskutować, trzeba rozmawiać, trzeba tłumaczyć, trzeba się spotykać, bo inaczej po prostu będzie opór społeczny i więcej z tego wyjdzie krzywdy niż użytku. Ale też padały pytania, jako kto występujecie, kogo reprezentujecie? Tak. Bardzo często się spotkacie, bo byliśmy taką bardzo różną grupą rodzicielską, tak? Którzy ludzi, pan prezydent kiedyś nazwał aktywistami, którzy pragną uprzykrzyć życie prezydentowi, więc i którzy mają w tym jakiś interes. My zawsze mówiliśmy, tak, mamy w tym interesem jest dobro naszych dzieci i tego się zawsze trzymamy, więc to nie był koniec, tak? Mieliśmy potem mnóstwo różnych pomysłów. Mieliśmy pomysły związane z... Przepraszam, bo mi tutaj coś przerywa. Mieliśmy właśnie szerokie dyskusje na temat tego, jak przedszkola powinny wyglądać w Szczecinie, jak powinny funkcjonować, czy powinny być te oszczędności wprowadzane. Takim punktem kolejnym, zapalnym, bardzo mocnym były dwa właściwie. Na wiosnę 2012 roku dowiedzieliśmy się, że pan prezydent postanowił nagle wyrzucić z przedszkola sześciolatków, z przedszkoli. Poszła taka tajna, przezpoufna notatka, zalecenie do komisji rekrutacyjnej, żeby nie przyjmować, żeby dzieci sześcioletnie szły do szkół. Oczywiście zrobiliśmy natychmiast spotkanie z panem prezydentem, natychmiast wyraziliśmy nasze oburzenie, że tak nie może być, bo przecież rodzice póki co mają prawo wyboru, gdzie ich dzieci pójdą, i czy do szkoły, czy do przedszkola, do zerówki. I pan prezydent też głośno się musiał pokajać i przeprosić i powiedział, że absolutnie nigdy w życiu nikt nikogo z przedszkola wrzucać nie będzie. Natomiast dużo trudniejszą sprawą było to, że bo zazwyczaj takie rzeczy się dzieją na wakacje albo na ferie, przed wakacjami dowiedzieliśmy się, że władze miasta proponują bardzo duże cięcia w oświacie związane z zatrudnieniem pracowników. Tak, pedagogicznych i niepedagogicznych, i dostaliśmy arkusze organizacyjne. Okazało się, że to, co pan prezydent publicznie deklarował, jeśli chodzi o skalę zwolnień, to była po prostu nieprawda. I my przychodziliśmy jako rodzice do radnych i mówiliśmy, my mamy prawdziwe arkusze organizacyjne, jest taka i taka skala zwolnień. Radni pytali się, no ale skąd wy to macie, a my mówiliśmy, no my to mamy z urzędu. I radni chodzili do urzędników oburzeni, dlaczego radni nie mają takich informacji, mówiliśmy. Przepraszam, urzędnicy wtedy się tłumaczyli, no jakbyście przyszli i poprosili, to byście mieli, tak? Bo oni przyszli, poprosili i dostali. Więc to też pokazywało skalę naszej determinacji i zaangażowania, że jak ktoś chce, jak komuś zależy, to jest w stanie wiele rzeczy załatwić. Zrobiliśmy taką bardzo dużą burzę medialną wokół tych zwolnień i wtedy poczuliśmy, że to nie może być już taka akcyjna, że to nie może być taka sytuacja, że my tylko przychodzimy za każdym razem i zderzamy się z tą ścianą, bo ktoś nam kwestionuje prawo do tego, żebyśmy mówili, co nam na wątrobie leży. Postanowiliśmy zawiązać stowarzyszenie, już wtedy się sformalizować, przy czym też jest takie założenie, że to jest stowarzyszenie zwykłe. Nie jesteśmy zarejestrowani w KRS-ie, ponieważ rejestracja w KRS-ie wiąże się z tym, że trzeba wybrać prezesa, wiceprezesa, władzę, zarząd itd. My nie chcieliśmy tego robić świadomie. Uznaliśmy, że głos każdego człowieka, który jest w stowarzyszeniu, jest tak samo ważny i prowadzimy takie procedury dyskutowania i decydowania o tym, co robimy, że przede wszystkim najważniejsze są konsultacje. I to był ten moment, kiedy powstało stowarzyszenie, to było dokładnie 5 lipca 2012 roku. I już potem działaliśmy pod tym szyldem.
i rozwijaliśmy coraz bardziej naszą działalność. Wtedy już władze miasta nas zapraszały do konsultacji, już nas pytało o zdania, bo jak nas nie zapraszały, to my się sami wpraszaliśmy na spotkania. I też za każdym razem przygotowaliśmy pisma, analizy, weryfikowaliśmy wszystko, co jest proponowane przez władze miasta pod kątem przede wszystkim właśnie prawnym. Kolega Radosław jest osobą, która przemierzyła tysiące kilometrów w urzędzie miasta na korytarzach od pokoju do pokoju, pukając do każdej drzwi, jeżeli trzeba było jakąś sprawę załatwić. Przesiedział jakieś miliony godzin na komisji do spraw edukacji, spotykając się z radnymi, lobbując za każdym razem za pozytywnymi rozwiązaniami z urzędnikami. No i tak przechodziliśmy różne sprawy związane między innymi z po kolei z tutaj mamy, zgłosiliśmy na przykład, żebyśmy interweniowali w sprawie szczecińskiej karty rodzinnej, bo tam też były pewne rozwiązania, które były utrudniane dla rodziców niezgodne z prawem. Zgłosili się do nas rodzice i pracownicy jednej ze szkół, która była likwidowana, jednego z gimnazjów w Szczecinie, była taka głośna sprawa, otarło się to aż w tej chwili sprawa w sądzie, w naczelnym sądzie administracyjnym. Niedługo właśnie wyrok będziemy mieli. Więc jakby tutaj było bardzo dużo takich spraw problematycznych, gdzie już ludzie do nas się zgłaszali, już ludzie mówili, słuchajcie, pomóżcie, tak? Bo my już nic nie możemy więcej zrobić, zderzyliśmy się ze ścianą, wy coś zróbcie. A my też mieliśmy bardzo dobre, i do tej pory chyba mam bardzo dobre relacje z mediami i staramy się te relacje wykorzystywać in plus, tak, żeby nagłaśniać pewne sprawy, no bo bez mediów, bez tej czwartej władzy tak naprawdę niewiele się da zrobić. Dodatkowo, tutaj są też przykłady pokazane naszych działań, które się powiodły, które nam się udało rozwiązać. Ponownie w tym roku mieliśmy sprawę z sześciolatkami, ponownie były próby po cichu wyrzucania z przedszkola, więc my już prewencyjnie też działaliśmy w lutym, pytaliśmy wprost i to robiliśmy celowo na przykład na audycji. W trakcie audycji w radio ja na przykład pytałam panią dyrektor Wydziału Oświaty z Urzędu Miasta, no i co w tym roku będziecie znowu wyrzucać te sześciolatki? No i oczywiście nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Po czym jak znowu był sygnał, że coś się dzieje niedobrego, to my dzwoniliśmy do dziennikarza i prosiliśmy pani redaktor, pani wyciągnie, to było w lutym tego i tego dnia, pani dyrektor to zadeklarowała, to wyciągnijcie ten materiał. I oczywiście były takie sprytne, próbowaliśmy sprytne metody wykorzystać, żeby pozytywnie załatwić pewne sprawy. Bardzo dużą sprawą, którą nam się udało w tym roku też pozytywnie załatwić, było wsparcie dla ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych w Szczecinie, który gromadzi i opiekuje się dziećmi z całego województwa. To są dzieci... To są dzieci niedosłyszące, tam jest szkoła z internatem i był problem z kuchnią, ponieważ kuchnia jest w stanie fatalnym. Władze szkoły, pani dyrektor od wielu, wielu lat bezskutecznie prosiła o środki na remont. I pan prezydent raz nawet dał pieniądze, a potem tak po cichu zabrał. Były kontrole NIK-u, były kontrole straży pożarnej, cała masa po prostu wskazówek, że ten remont musi się odbyć. No więc władze miasta stwierdziły, nie, no pieniędzy nie damy, ale zrobimy wam catering, gdzie dzieci tam siedzą od poniedziałku do piątku przez całą dobę, tak, i oni chcieli nam catering wprowadzić. I też poproszono nas, Rada Rodziców poprosiła nas wtedy o wsparcie, o pomoc. Udało nam się dotrzeć do Rzeczpospolitej, do pana redaktora Grabka, który bardzo dużo pisze o oświacie. To się jeszcze zbiegło z tym, że władze miasta powiedziały, na kuchnię nie damy, ale na klub piłkarski Pogoń 3 miliony, proszę bardzo. No więc, jak Państwo tutaj widzą, tutaj jest akurat screen z tego artykułu, który poszedł w Rzeczpospolitej. Oczywiście oficjalnie pan prezydent nie powiedział, no dobrze, już jak już tak chcecie, no to już damy, tylko odczekał 2-3 tygodnie, zaprosił panią dyrektor tego ośrodka i powiedział, pieniądze będą, remont się odbędzie. Więc to jest też kolejny taki przykład, że udało się tą sprawę pozytywnie załatwić. Tutaj właśnie widać kolejny artykuł, że jednak remont się odbędzie. No i ostatnie wydarzenia to jest kwestia tego, że zajęcia dodatkowe, to pewnie Państwo słyszeliście, teraz już w przedszkolach nie można robić zajęć dodatkowych finansowanych przez rodziców i też tutaj angażowaliśmy się w sprawę wyjaśnienia tej sprawy. Jeszcze się nie zakończyło, zobaczymy jak to będzie, ale też występowaliśmy w imieniu rodziców, przekonując urzędników, jakie rozwiązania są najlepsze. No i mieliśmy bardzo dużą sprawę we wrześniu związaną z ubezpieczeniami. Tutaj akurat Radek jest specjalistą w tej kwestii od ubezpieczeń. Jest fachowcem, bo się tym zawodowo zajmuje.
Więc kiedy były dyskusje z władzami miasta, kto ma podpisywać ubezpieczenia, czy rady rodziców, czy dyrektorzy, no to tutaj nie było po prostu możliwości argumentowania, bo radny po prostu wychodził jako stowarzyszenie, jako członek stowarzyszenia, czy przedstawiciel rodziców i mówił, powinno być tak, tak i tak, bo tak stanowią przepisy i urzędnicy po prostu nie wiedzieli w ogóle, jak zareagować i musieli się z nami zgodzić. Naszym takim dużym sukcesem i docenieniem stowarzyszenia był fakt, że ja osobiście jako przedstawicielka dostałam tytuł Szczecinianki Roku przed wakacjami w tym roku, co jest bardzo dużym wyróżnieniem przede wszystkim dla stowarzyszenia, bo tutaj jest właśnie docenienie tego, że my działamy merytorycznie, że działamy pozytywnie na rzecz społeczny. I też staramy się pozytywnie podchodzić do współpracy ze środowiskami oświatowymi, bo nawiązaliśmy współpracę z takim magazynem Dialogi, który jest właśnie takim magazynem dla nauczycieli. Współpracujemy ze związkiem zawodowym, właściwie z wszystkimi związkami zawodowymi, bo i pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych i ZNP. Byliśmy teraz dwa tygodnie temu. Byliśmy na konferencji zaproszeni, żeby przedstawić, jaka jest rola rodziców i jak powinno wyglądać możliwości prawne rad rodziców w szkołach, przedszkolach. Z kolei Radek dostał tytuł, przepraszam, nie słowa, bohater po sąsiedzku. To jest takie najnowsze wyróżnienie i będzie taka duża kampania, gdzie będą pokazywane właśnie osoby, które są społecznie zaangażowane i coś dobrego robią dla lokalnej społeczności. Radek jest na pierwszym miejscu, więc niedługo zobaczymy go na billboardach, pocztówkach i będzie machał do nas z ulicznych nośników. No i bardzo duże wyróżnienie dla nas też zaproszenie tutaj na Festiwal Obywatela, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy, bo to jest też jakby przyczynek do tego, że powinniśmy jeszcze bardziej aktywniej pracować, żeby pokazać w różnych miejscach Polski, jak można pozytywnie działać na rzecz rodziców. I tu jest takie nasze, takie logo, taki symbol, z którego najczęściej korzystamy, Don't Panic Organize. To pokazuje zasadność, jak należy działać, tak? Jak społecznie, skutecznie należy działać. Ja tylko chciałam podkreślić na koniec, że chyba siłą naszego ruchu jest to, że przede wszystkim działamy merytorycznie, że nie, tak jak powiedziałam na początku, nie gramy na emocjach, jesteśmy przygotowani merytorycznie do dyskusji, jesteśmy bardzo mocno zaangażowani i nie wchodzimy w koalicję, w kontakty z żadnymi partiami, aczkolwiek rozmawiamy z każdym przedstawicielem każdej partii na zasadzie równy z równym, tak? I my też nie przychodzimy do władz miasta, nie prosimy, nie stawiamy się w roli petenta, tylko stawiamy się w roli, zawsze powtarzamy, miasto jest nasze, miasto jest mieszkańców, miasto nie należy do prezydenta, tylko do nas i prezydent jest wykonawcą naszej roli, więc staramy się zawsze przypominać panu prezydentowi i jego urzędnikom, że tak, skąd się wziął i że za chwilę może prezydentem już nie być, to bardziej za chwilę wybory. Coś jeszcze chciałabyś dodać? Witam Państwa, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, uważam za szczególne to wyróżnienie. My jesteśmy polską społeczną. Nasza działalność rozpoczęła się od bardzo takiej prostej sprawy. Dowiedzieliśmy się o likwidacji gimnazjum 26 w Warszawie na Pradze Południe i przedszkola Wiatraczka. Natychmiast zostały podjęte, tak jak u Państwa, skrzyknęli się rodzice, dzieci, pomogli nam bardzo dużo studenci. Okazało się, że w Warszawie tych likwidacji szkół będzie dużo więcej niż tylko przedszkole i ten. W międzyczasie wyszliśmy na ulicę, rodzice, to była taka pierwsza demonstracja i tam na tej demonstracji wypłynęła sprawa stołówek szkolnych. Gdzie zostały w Warszawie zlikwidowane państwowe stołówki szkolne. I to był taki punkt zapalny. Chodziliśmy wszędzie, na sesje dzielnic, sesje rad miasta. Niestety nasze władze w Warszawie nie są tak przychylne jak w Szczecinie. Nasze może nie są przychylne, to już przepraszam, że wejdę w słowo, tylko są słabe merytorycznie. To jest chyba też nasza siła. No, my byliśmy doskonale przygotowani też. Niestety buta i arogancji, na nas wzywano policję, klaunów poprzebierane po to, żeby rodzice nie mogli wejść na salę, żeby z nami się nie chciało po prostu rozmawiać. Co
co chcieli, to zrobili. Później powstała tak, zawiązał się Związek Kucharek, ponieważ no panie, około 60 kobiet straciło, nagle dowiedziały się, że traci pracę. Weszły agencje cateringi, co sami wiemy na pewno, jakim to jest znaczeniem, co daje catering, jakie jest życie. Zaczęli się zgłaszać do nas coraz więcej ludzi, coraz więcej osób. Utworzyliśmy najpierw Warszawę społeczną, później to się rozszerzyło. W tej chwili mamy Polskę społeczną. Zajmujemy się, dołączyła już do nas Łódź, Kraków, Kielce. Łódź, Kraków, Kielce. Znaczy rozszerzamy działalność tak jak na cały kraj. Czym zajmujemy się przede wszystkim, nie tylko oświatą, a jeśli chodzi o oświatę. W tej chwili zbieramy w Warszawie, potrzeba nam 15 tysięcy podpisów, projekt ustawy o zmianie w ogóle, czyli przywrócenie stołówek szkolnych, zmniejszenie liczebności klas, bo u nas w Warszawie są w szkołach klasy, gdzie jest nawet 32 uczniów. Zmniejszenie, przywrócenie przede wszystkim etatów logopedów, pedagogów, psychologów, pań sprzątających, pomocy nauczycieli przedszkoli, bo zostało to do minimum polikwidowane. W tej chwili jest tak, że na 30 osób zajmuje się w przedszkolu jedna pani i opiekuje się. Ona mówi wyraźnie i głośno, że nie. Następnie teraz zgłaszają się do nas coraz więcej mieszkańców, zajmujemy się nie tylko już oświatą. Braliśmy czynny udział przy komercjalizacji szpitala Grochowskiego na ulicy Grenadierów. To chodzi o ten szpital. Zajmujemy się również służbą zdrowia. Pomocą społeczną. Działamy również i staramy się nawiązać współpracę z pomocami społecznymi, ponieważ tam też jest bardzo dużo do zrobienia, tym bardziej, że władze też chcą likwidować dzielnicowe pomocy społeczne, czyli łączyć je w grupy, co to nie jest, wiadomo, że nie za co dobrego efektu. Poza tym, służba zdrowia, mieszkańcy, prawa lokatorskie, gdzie zgłaszają się mieszkańcy o eksmisję, to bierzemy w tym wszystkim. Likwidacja parków, braliśmy też czynny udział, żeby nie wycinać drzew, nie likwidować zieleni w Warszawie. Rozszerzamy się na cały kraj, powstała Polska, no i myślę, że będziemy starali się kandydować do rad dzielnic, ponieważ no, wierzymy w to i że tym razem możemy wygrać. No, w Warszawie jest trudniej, ale myślę, że damy radę, bo naprawdę w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie działalnością Polski społecznej. Dziękuję. To teraz moje takie pytanie, które będzie już nawiązywać do rzeczy, które już częściowo zostały powiedziane, ale chciałbym, żeby na tym wątku się szczególnie skupili. Otóż stowarzyszenia nie tylko oświatowe, no tutaj w przypadku Polski Społecznej trochę jeszcze szerszy profilów, ale jednak stowarzyszenia obywatelskie dość często mają taki charakter samoobronny, co jest jakby zrozumiałe, że kiedy zaczyna coś się złego dziać, to te rodzice czy osoby, nie wiem, zagrożone w jakiś sposób organizują się. I często taki profil działalności jest zawężony właśnie do tej samoobrony. Czyli ona oczywiście może być mniej lub bardziej właśnie merytoryczna, kompetentna, ale chyba rzadziej udaje się wytworzyć taką sytuację, że stowarzyszenie w pewnym momencie poza obroną na przykład szkół zaczyna jeszcze zgłaszać pewne konstruktywne postulaty, zaczyna samemu zgłaszać jakieś, nie wiem, propozycje rozwiązań lokalnych i zaczyna też po prostu być współtwórcą tej, nie tylko obrońcą usług publicznych, ale także współtwórcą pewnych rozwiązań. Zaczyna poszerzać tą swoją formułę działania na bardzo różne pola. I chciałem poprosić o parę słów jeszcze na temat tego, jakie Państwo mają pomysły na szczecińską i w tym przypadku warszawską edukację,
jakie postulaty zgłaszane przez rodziców czy pracowników Państwo wzięliście na sztandary i próbujecie je przeforsować gdzieś wyżej? Oczywiście ma Pan rację. Nie można się skupić tylko i wyłącznie na negatywnym przekazie. Natomiast my po pierwsze złożyliśmy, znaczy może nie po pierwsze, bo tutaj nie ma jakiejś gradacji ważności. To są różne rzeczy, które robimy. Złożyliśmy wnioski do budżetu obywatelskiego z propozycjami naszych projektów. Jutro mamy wybory do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie ja też kandyduję i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć miejsce w tej Radzie, żeby też proponować nowe rozwiązania. Mi się osobiście, ponieważ ja jestem urzędnikiem tak w ogóle z zawodu, tylko na szczęście nie urzędzi miasta i skupiam się i zajmuję się działalnością związaną z funduszami unijnymi i chciałabym tutaj pewne rzeczy zaproponować w kontekście oświaty, ale nie tylko. Reagujemy też na bieżąco na temat tego, co się dzieje, jak się do nas zgłaszają rodzice czy pracownicy oświatowi z różnymi propozycjami. Ostatnio dyskutowaliśmy o programie zdrowego odżywiania w szkołach, że może coś w tym kierunku byśmy zrobili. Coś jeszcze? Na chwilę obecną prowadzimy dyskusję z miastem na temat ograniczenia liczebności dzieci w klasach. Nasz Wydział Oświaty twierdzi, że czym więcej dzieci w klasie, tym dzieci się lepiej uczą. Taka dziwna logika. Więc próbujemy w tej chwili wymóc na naszych radnych uregulowanie tej kwestii w formie uchwały. Uchwała będzie ograniczała liczbę dzieci do... Nasza propozycja jest taka, żeby to zrównać z liczbą dzieci w oddziałach przedszkolnych, a więc 25 dzieci na oddział. Zresztą rozmawiałem z nauczycielami w szkołach. Mój starszy syn chodzi do drugiej klasy, jest ich 27. On mówi, że jest to jej pierwsza klasa w 15-letnim okresie nauczania, gdzie jest dzieci powyżej 25. Jest jej ciężko, mówi o tym głośno. Tych dzieci będzie mniej, bardziej będzie jej się uczyło. Więc to jest pierwsza kwestia, nad którą teraz pracujemy. My tutaj to co Pan mówi, w zasadzie Straży Pożarnej nazywamy. Natomiast Straż Pożarna jest wtedy, kiedy Urząd Miasta podejmuje dziwne, nie zawsze zgodne z przepisami decyzje. Natomiast nasze działania odpolne są wtedy, kiedy konkretne osoby zgłaszają się z konkretnym problemem. Tylko dodam, że prowadzimy też bardzo aktywny profil na Facebooku i jedna ze znajomych dziennikarek określiła to takim mianem oświatowe TVN24, ponieważ my codziennie zaczynamy dzień od monitoringu prasy, mediów, patrzymy, co się dzieje w różnych miastach i jak znajdziemy jakieś ciekawe rozwiązania, to też od razu wrzucamy informacje na ten temat na Facebooka, czy też na naszą stronę internetową, chociaż tam trochę rzadziej. Pokazanie dobrych przykładów. O, tu jest fajny projekt, może byśmy się w to włączyli, może ktoś z jakiegoś przedszkola albo ze szkoły chciałby skorzystać, wziąć udział, zrobić coś podobnego u siebie. Także też staramy się w ten sposób podchodzić pozytywistycznie, że tak powiem. Aczkolwiek też mamy pewne ograniczenia, przede wszystkim ograniczenia czasowe, bo my jesteśmy osobami, wszyscy, którzy jesteśmy stowarzyszeni osobami pracującymi na etatach albo i na działalnościach gospodarczych, mamy własne rodziny, dzieci, a działalność społeczna bardzo dużo czasu jednak zajmuje i przez to mamy niestety, ale pewne ograniczenia z próbą wprowadzenia pewnych pozytywnych działań, że tak powiem, pełną parą. Coś tam sprzęt trochę buczy. Pani Ewo, teraz... Natomiast jeśli chodzimy o Warszawę, no my mamy dwa małe już sukcesy, ponieważ już w dwóch dzielnicach mamy przedstawicieli swoich do budżetu. W dzielnicy Pragiela Południe i w dzielnicy Baber. Projekt uchwały, my już w tej chwili jesteśmy w trakcie zbierania podpisów. Mamy, to jest punkt właśnie przywrócenie 25 osób w klasach, przywrócenie stołówek szkolnych, państwowych, przywrócenie właśnie etatów, tak jak już mówiłam, logopedów, pedagogów, pracowników tych niepedagogicznych, żeby to nie panie, które się opiekują jako wychowawczynie, musiały sprzątać i pomagać, tylko żeby miały pomóc. Więc my już jesteśmy w trakcie tego. Bardzo ściśle zaczęliśmy teraz też współpracować z pielęgniarkami, bo służba zdrowia też leży nam bardzo na sercu. Tutaj było pytanie. Tak, ja mam takie pytanie.
Co Państwo sądzicie o podziale szkół na podstawowe, gimnazja i licea? Bo moim zdaniem jest to bardzo zła struktura oświaty. Ja myślę, że powiem w imieniu swoich kolegi i wszystkich członków Stowarzyszenia Rodzice do Szczecina. Jesteśmy absolutnie przeciwko. Zbieraliśmy bardzo aktywnie podpisy pod wnioskiem o referendum, które jako jedno z pytań ma między innymi właśnie, czy jedno z postulatów likwidacji gimnazjów, bo to jest bardzo zły pomysł. Znaczy ja nie chciałabym mówić, że całe zło to są gimnazja, tak? Bo są również dobre gimnazja, natomiast cały system jest źle pomyślany, bo to jest ten najgorszy wieku dzieci, tak? W rozwoju dzieci, gdzie tutaj zderzają się kwestie oderwania od środowiska, do którego dzieci w podstawówce się przyzwyczaiły, kwestie związane z pewnymi psychologicznymi czy psychicznymi problemami w wieku dojrzewania i kwestie z trudnością budowania autorytetu przez nauczycieli w gimnazjach, tak? Bo to też jest w tym problem. I my jesteśmy zdecydowanie przeciwni. Sami kończyliśmy 8-klasową podstawówkę i 4-letnie liceum, więc jednak tamten system był dużo lepszy, ten się nie sprawdził. Mam nadzieję, że z czasem zostanie zlikwidowany. No ja tak jak pani, całkowicie mi się zgadzamy, że gimnazja są po prostu niepotrzebne. Ja mam takie pytanie, czy Państwo współpracujecie z Państwem Elbanowskimi, czy z Fundacją Mama Tata, Ratuj Maluchy i tak dalej, bo moim zdaniem, jeśli będzie wsparcie, to nie musi być organizacyjna struktura, czapy i tak dalej, ale jeśli te wszystkie stowarzyszenia, podmioty, organizacje, kluby, ruchy, no bo powstał też Ruch Edukacji Narodowej w wyniku głodówek, które były rok temu, to wtedy jest większy nacisk, większe wsparcie i można się wymieniać też doświadczeniami, materiałami, robić od razu więcej szumu, prawda, już nie tylko w samym Szczecinie, no ale w całej Polsce i niektóre wasze pomysły można skopiować gdzie indziej, prawda? Dziękuję. Oczywiście, że tak. Naszą siłą oprócz merytoryki jest też internet i media. To, co się u nas dzieje, to wszystko, co jest zamieszczane w internecie, na Facebooku, my też widzimy, że jest, powiem może kolokwialnie, lajkowane, tak, udostępniane przez inne organizacje z różnych części Polski. Zgłaszają się do nas też rodzice z innych miast, na przykład mieliśmy panią z Olsztyna, która chciała stworzyć podobny, i z Warszawy chyba też ktoś do nas pisał, podobny ruch. A jeśli chodzi o Państwa Elbanowskie, oprócz tego, co powiedziałam wcześniej, że zbieraliśmy podpisy bardzo aktywnie pod tym wnioskiem o referendum, może nie powinnam tego mówić głośno, ale mamy kolegę, stowarzyszenie, które nigdy nie chce się ujawnić, ponieważ jego żona jest nauczycielką, ja się boję, że jak się w Szczecinie ujawni, to ona będzie miała kłopoty, ale tenże kolega ściśle współpracuje z Fundacją Ratuj Maluchy i z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców. Moderuje im strony internetowe i profil na Facebooku. Także trochę działa jakby dwutorowo i jest takim naszym łącznikiem. Jeżeli my mamy możliwość i na przykład nas pytają media różne o to, jak my oceniamy właśnie kwestię zbierania, chociażby kiedyś był taki artykuł, ja pisałam na prośbę jednego z magazynów, jak oceniamy kwestię sześciolatków i tego, tej całej akcji referendalnej, to my oczywiście się wypowiadamy w samych superlatywach i wspieramy tą akcję i to też jest dla nich jakby ten taki dodatkowe wsparcie medialne i merytoryczne. Też bardzo często propagowaliśmy i propagujemy nadal tą akcję w mediach, jeżeli nas dziennikarze zapytają na przykład w radio czy w telewizji. Ja mam jeszcze jedno pytanie. W związku z dużym ograniczeniem, praktycznie likwidacją nauczania historii i literatury w szkole, a także ograniczeniem ilości godzin nauki fizyki, biologii, chemii, wszystkiego praktycznie, jak Państwo zamierzacie ewentualnie przeciwdziałać
ponieważ w tej chwili rozpoczęliśmy w Ruchu Edukacji Narodowej dyskusję, czy nie należy już organizować grup samokształceniowych, grup dokształceniowych. No, śmiejemy się, że takie jawne, tajne nauczanie, ponieważ jeśli chodzi o literaturę, historię, to mamy tylko zanik tożsamości narodowej. Jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, czyli od fizyki do informatyki poprzez chemię i biologię, będzie nam grozić zapaść cywilizacyjna. Nie będziemy mieć inżynierów, techników. Czyli to są już sprawy bardzo groźne i czas biegnie szybko, prawda? Kilka roczników będzie miało po prostu duże zaległości edukacyjne. Na ile Państwo widzicie ten problem i próbowalibyście przeciwdziałać, czy w ogóle ten pomysł zgłoszony przez Ruch Edukacji Narodowej jest sensowny w ogóle? Może będę na chwileczkę. Miałbym prośbę, żeby jeszcze zanim ten temat ucieknie, żeby wrócić troszkę do Warszawy Społecznej, Polski Społecznej. To, co Pani pytała, właśnie tą model działania, wspieranie się w tych miastach, to jest część pomysłu na Polskę Społeczną. No właśnie dlatego tego my uważamy to za sukces, bo skoro zaczęliśmy od małej grupy rodziców, powstała Warszawa Społeczna, a w tej chwili już się nazywamy Polską Społeczną, więc uważamy to za swój sukces i właśnie w projekcie tym uchwały my na razie napisaliśmy, żądamy przywrócenia dwóch języków w szkołach nauki języka, dwóch języków nauczania, niemiecki i angielski, ponieważ część szkół ma dwa języki, część szkół w Warszawie ma jeden tylko. Żeby było w każdej szkole po dwa języki. Jeśli chodzi o nas, o Szczecin, no, ja się oczywiście z Panią muszę zgodzić, nie może być innej odpowiedzi, muszę się zgodzić, bo to nawet widać potem, jak młodzi ludzie idą na studia, jakie są braki podstawowej edukacji, w podstawowych założeniach edukacyjnych, gdzie już trzeba to po prostu to uzupełniać. Tak, jest taki słynny dowcip, też bardzo wycięło drzewo, tak, jak wygląda reforma edukacji, nie wiem, czy Państwo znacie ten dowcip, ja go nie powtórzę, bo on jest strasznie długi, ale dochodzimy do absurdów, że dzisiaj na maturze, czy za dwa lata będzie trwale wyciął drzewo po kolorze trwala. Takie będzie zadanie, albo zrelaksuj się i wyobraź sobie, jak ciężko pracuje osoba wycinająca drzewo, więc natomiast no to są kwestie związane już ze zmianami ustawowymi, ze zmianami programów nauczania, podstawy programowej i tutaj potrzeba bardzo dużo determinacji, bardzo dużo siły, być może nawet takiej koalicji organizacji właśnie społecznych, edukacyjnych, bo to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby pokazać, że to nie jest tylko jedna organizacja, która coś sobie wymyśliła, tylko na przykład zrobić taką koalicję w poszczególnych miastach, a tych organizacji w każdym chyba mieście większym czy mniejszym już jest dosyć sporo i co chwila się pojawiają nowe, więc no, propozycja do przemyślenia, żeby coś tutaj takiego, oprócz tego, co robią Państwo Albanoscy, bo oni przecież w swoim wniosku referendalnym też to postulowali częściowo w zakresie historii, żeby może przygotować jakąś większą ekspertyzę, rozpropagować temat medialnie, zrobić tutaj takie ruchy bardziej, powiedziałabym, medialne i na skalę ogólnopolską. Dwa krótkie pytania tego Państwa i potem będzie ta część wolna, ogólna. Te pytania dotyczą tych wyzwań, które, jak sobie wyobrażam, dotykają także ruchy na rzecz oświaty, ponieważ dotykają wiele różnych inicjatyw oddolnych. Pierwszy problem, który z tego, co wiem, co słyszę, to obu organizacjom udało się dość dobrze ominąć, to jest to, że te ruchy, które działają na przykład na rzecz rodziców, czasem lekceważą, czy wręcz mają jakieś sprzeczne postulaty, nie dostrzegają w swoich postulatach interesów na przykład nauczycieli, czy pracowników innego rodzaju. To, że rodzice, zdarza się, że rodzice, nie wiem, walczący o likwidację jednej szkoły, w pewnym sensie się ustawiają w kontrze do jakiejś innej placówki, czyli mówią o tym, że dlaczego ich nie zamkniecie, tylko nas. Więc dość często te ruchy, które działają rzeczywiście na rzecz dobra jakiejś grupy dzieci, robią to niejako w kontrze, czy bez uwzględnienia się na interesy innych. Często zdarzało się, że powiedzmy rodzice czy nauczyciele jakoś tam się ustawiali w opozycji. I chciałem, żebyście Państwo trochę opowiedzieli o tym, jak wokół Państwa stowarzyszeń udało się uwzględnić interesy i połączyć tak naprawdę w stowarzyszeniu
interesy pracowników, rodziców, rodziców mniej zamożnych, bo też czasami tak się zdarza, że te postulaty na przykład są zgłaszane z perspektywy, czy uwzględniają interesy głównie tych rodziców, których na przykład stać na jakieś dodatkowe zajęcia, a ignorują perspektywę rodziców z mniej zamożnych rodzin. Więc chciałem prosić o parę słów o tym, jak się udało temu Państwa stowarzyszeniu nadać taki szerszy, szerszą formułę, szerszy charakter, zaangażować w nie osoby z różnych grup. Nasze stowarzyszenie, tutaj Dorota wspomniała na początku, powstało głównie z przedstawicieli rad rodziców w przedszkolach, tak? A więc to była dosyć duża liczba osób, bo licząc średnio 60 przedszkoli, 3 osoby, to jest 80 około. Natomiast my występujemy w imieniu stowarzyszenia, to nie jest nasze zdanie. To zdanie jest zawsze przedyskutowane, jest uzgodnione. Naszym bardzo często używanym argumentem do prezydenta i do Wydziału Oświaty jest argument taki, żeby nie próbowali skłócić środowiska. My działamy wspólnie dla dobra naszych dzieci, a nie naszego. My nie działamy dla konkretnej grupy osób, my nie działamy dla pojedynczych osób, my działamy dla całego systemu, który w naszym odczuciu jest zły. Dzięki temu jesteśmy konsekwentni i skuteczni. Jeszcze tylko dwa słowa dodam. W 2011 chyba roku, to tak na samym początku naszej działalności, pan jeden z redaktorów, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Szczecińskiego dodatku, napisał taki artykuł o tym, że pan prezydent chce dobrze w tej oświacie, a my tak się ciągle czepiamy. I rani też to podkreślali, że co was obchodzi ten konserwator, no przecież no, będzie dobrze, tak? Tam jedna pani tam da radę, to co mówiła pani Ewa, tak? Pani nauczycielka, no, co wy się przejmujecie, no, że będzie tam musiała posprzątać po tych dzieciach, tak? No, bez przesady, tak? No, schodzimy do granic absurdu, tak? I ja wtedy pamiętam, jak przeczytałam ten artykuł, ten jeden redaktora naczelnego, tak strasznie mi coś tutaj po prostu, na szczęście już byłem redaktora naczelnego. Strasznie mi tutaj coś się zrobiło takiego i ja usiadłam, powiedziałam, że no nie mogę, no po prostu nie mogę, muszę coś napisać, tak? I napisałam wtedy taki bardzo długi list, taki list otwarty. Napisałam i to był list zatytułowany O jakie dobro dzieci walczymy. I tam napisałam, że to nie jest tak, że nasze dzieci są w jakiejś próżni. Nasze dzieci, czy moje osobiste, tak, dzieci, są w pewnej przestrzeni, w której ileś osób pracuje na ich rzecz, ileś osób pracuje na to, żeby im było dobrze przez te kilka, czasem nawet kilkanaście, tak? No, najczęściej 8 godzin dziennie. I że ważne jest, co robi pani intendentka i ile pani intendentka ma tego etatu. Ważne jest, żeby był pan konserwator, bo jak się gwóźdź gdzieś tam wyciągnie, to czy nie wiem, czy zamek zamarznie zimą, przedszkolanie będzie można otworzyć, to nie rodzice będą odśnieżać albo naprawiać, żeby był pan ogrodnik. I wtedy pamiętam, zrobił się taki lekki szum w Szczecinie, że nagle oto wreszcie był sygnał, że rodzice nie patrzą tylko i wyłącznie na swój interes, tylko rodzice dostrzegają też interes tych wszystkich grup dookoła i my się tego cały czas trzymamy konsekwentnie. Jeżeli są jakieś kwestie problematyczne, to związki zawodowe, czy nawet pojedynczy nauczyciele, czy pracownicy wiedzą, że mogą do nas przyjść i bardzo często to robią i zgłaszają swoje problemy, czy postulaty, czy propozycje. My też korzystamy z tej współpracy. Między innymi dowodem na tą dobrą współpracę jest chociażby to, że właśnie mamy stałą rubrykę w tej chwili w dialogach, czy byliśmy zaproszeni jako prelegenci, jako eksperci z ramienia rodziców na debatę, jaka szkoła, jaka edukacja, która była organizowana przez ZTP. Więc widać tą współpracę i my też przez ten nasz głos bardzo głośny o tym, mówiąc o tym, że ta kadra jest bardzo potrzebna i bardzo ważna, innym rodzicom, którzy może by tego na co dzień nie dostrzegli, pokazujemy, uważajcie, ci ludzie są ważni, oni robią coś dobrego dla waszych dzieci, szanujcie ich, współpracujcie z nimi. I myślę, że to jest właśnie taki pozytywny wydźwięk tego. Dlatego my też uważamy, że wszystkie dzieci nasze są, mają równe prawa, nie może być podziału na lepszych i gorszych. Dlatego między innymi walczymy w tej uchwale właśnie, co zbieramy podpisy, mamy przywrócenie równości, przywrócenie, co też dla nas jest bardzo ważne, przywrócenie publicznych stołówek, bo uważamy, że żywienie dzieci od małego jest bardzo ważną rzeczą, bo to jest zdrowie na przyszłość. Równe zajęcia,
to, co pani powiedziała, też i wszystkich między rodzicami u nas nigdy nie było jakiejś agresywności, niechęci. My się tak samo dogadujemy, porozumiewamy, chcemy wspólnego dobra. Przypominam, że u początku Warszawy Społecznej leży taki sojusz właśnie pracowników oświaty, między innymi pracowników niepedagogicznych, studentów i studentek zrzeszonych w Demokratycznym Zrzeszeniu Studenckim, rodziców, no teraz jeszcze pewnie paru jeszcze innych różnych grup. Więc no to jest przykład takiego, jak to się mówi często na wyrost, ale w tym przypadku autentycznego społeczeństwa obywatelskiego w działaniu. Jeszcze moje ostatnie pytanie, zanim będziemy mieli około kwadransa na pytania czy głos z sali. Kolejna taka pułapka, w którą pewnie sporo organizacji wpada, znaczy nie pewnie nawet, bez wątpienia wpada, bo sami też do pewnego stopnia byliśmy ofiarą takiego podejścia, czyli traktowanie organizacji społecznych, zwłaszcza tych najbardziej skutecznych, jako firmy usługowej, no firmy, której się za nie płaci, do której się przychodzi i mówi się, że jest taki problem, po czym pada jedna z tych kilku zwyczajowych formułek, w zasadzie w rodzaju ktoś powinien coś z tym zrobić, albo zróbcie coś z tym, albo właśnie dlaczego z tym nic nie robicie. W mojej szkole dzieje się coś takiego i dlaczego wy nic z tym nie robicie. Oczywiście mówimy tutaj o stowarzyszeniach w pełni społecznych, gdzie nie ma żadnych datów, gdzie wszyscy działają poświęcając swój czas. Stąd pytanie, no, do jakiego stopnia udaje się rzeczywiście szersze grupy rodziców włączyć w to działanie? Czy to jest kilka ciągle tych samych osób, które mają wszystko na głowie? Czy udało się włączyć, zaangażować większe grono, podzielić się jakoś tymi funkcjami? I jeszcze jedno pytanie, które się z tym wiąże. Takim zagrożeniem dla zwłaszcza chyba stowarzyszeń oświatowych, ale także studenckich jest to, że rodzice prawdopodobnie będą, duża część rodziców będzie traciła zainteresowanie działalnością w takim stowarzyszeniu w momencie, gdy ich dzieci podrosną. I pytanie, czy u Państwa udało się wytworzyć jakieś, tutaj pytanie do organizacji, jakieś takie mechanizmy, które sprawią, że ta organizacja będzie się odtwarzać, że kiedy Państwo tutaj, jak teraz z tego co widzę, osoby w tym momencie niezastąpione, czy Państwo już wyhodują jakichś następców, żeby w pewnym momencie móc być może już skupić się na czymś innym i tylko patrzeć i kibicować, jak nowe pokolenie aktywistów działa. Jak Dorota wspomniała na początku, przyjęliśmy parę stowarzyszenia zwykłego właśnie po to, żeby w chwili, kiedy ktoś nie będzie mógł i będzie chciał działać, każdy mógł wejść i funkcjonować w tym stowarzyszeniu. Co prawda póki co przyjęliśmy taką formułę, że jest nas troje członków założycieli i to my głównie firmujemy nasze stowarzyszenie. Natomiast sukcesywnie przybywa nam członków, takich, którzy chcą działać. Gro nowych członków, którzy przychodzą z stowarzyszenia, są to osoby, które też już coś robią, mają własny profil, własny blog, w którym poruszają te kwestie i zrzeszamy się skupiamy się wokół stowarzyszenia. Skupiają się osoby, które nie jest obojętne, co się dzieje dookoła. Zapewne jest i tak będzie, że osoby, które przychodzą do stowarzyszeń będą oczekiwały pomocy, wsparcia. Co ważne jest u nas, te osoby z nami zostają. Nie odchodzą po załatwieniu problemu, zostają, pomagają, propagują. Myślę, że jest to kwestia tego, jak się z tymi osobami współpracuje. Bo to jest też nie tak, że to my tylko działamy za nich, ale ich angażujemy do wspólnego działania. Dopiero my to firmujemy. To jest forma, która myślę sprawdzi się w dłuższej perspektywie. Myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby nie dawać za każdym razem ryby, tylko dawać metkę. Bo nawet jeżeli my mamy rozwiązanie, to staramy się też tych rodziców, najczęściej do rodziców, tak, aktywizować, powiedzieć im, słuchajcie, trzeba zrobić to tak, tak i tak, napiszcie, albo my napiszemy w waszym imieniu, ale wy też napiszcie, pokażcie, że to nie jest tak, że że wam nie zależy, tak, że tylko tu przychodzi stowarzyszenie i znowu się czepia urzędników, tylko napiszcie, a my poprzemy to swoim pismem, tak, i to wtedy ma zupełnie inny wydźwięk, więc rzeczywiście ci ludzie się angażują, widzą tą potrzebę i potem, tak jak powiedział Radek, oni zostają bardzo często z nami. Jeśli chodzi o to, czy zabraknie nam jakby motywacji, siły, jak nasze dzieci podrosną, to mamy dzieci w takim wieku, że jeszcze długo czasu nam, myślę, tej motywacji nie zabraknie, bo moja córka ma 6 lat, Radka dzieci
6 i 8 i bardzo dużo naszych członków ma dzieci dopiero w przedszkolu, więc oni są jeszcze jakby na początku tej drogi, a tych problemów będzie się pojawiało, to co już wcześniej powiedzieliśmy, na poziomie dalej szkoły podstawowej, gimnazjów i jeszcze wyżej, więc myślę, że jeszcze parę ładnych lat podziałamy, o ile no, będzie się działo coś złego w oświacie, tak? Bo to też jest tak, że oprócz tych działań pozytywnych, to tak jak mówiliśmy na początku, to w większości to jest zgaszenie pożarów, tak? I póki będą pożary, to póty nam starczy na pewno determinacji do tego. Znaczy u nas w Warszawie oczywiście jest grupa osób, która bardzo silnie współpracuje, działa, ale na jakikolwiek apel z naszej strony, tak jak teraz na przykład zbieramy podpisy, angażują się w to wszyscy rodzice, którzy mogą. Na ulicy zbieramy podpisy i są to osoby zupełnie niezwiązane z Polską społeczną. Rodzic dzwoni, zgłasza się, tak, będę zbierał podpisy. Zbierane są podpisy w przedszkolach, szkołach, gdzie rodzic rodzicowi przekazuje, podaj dalej, bo to trzeba podpisać. Tak, to u nas podobnie. Więc to na tej zasadzie działa. Także jest grupa osób. Ale na mówię, wystarczy jeden apel i nas jest wtedy bardzo dużo. Sami nie wiemy skąd się biorą, ale są. Ja myślę, że też bardzo ważne jest to, że media bardzo lubią, jeżeli głos rodzicielski ma twarz, tak? Bo do tej pory, zanim my powstaliśmy jako stowarzyszenie, no to media miały problem, tak? Mogły przedstawić jakby sprawę ze strony Wydziału Oświaty czy Prezydenta, no bo tak było najłatwiej. Ale nie było wiadomo, kogo wziąć z tej drugiej strony, no, czy łapać panią Krysię pod przedszkolem, czy pana Dzisia pod szkołą i pytać o komentarz. Tak? W sytuacji, kiedy jest stowarzyszenie oświatowe, kiedy ono ma jasno określone cele, kiedy ono ma swoją nazwę, swoje logo, swój adres internetowy i przede wszystkim są osoby, które wyjdą i powiedzą, podpierając to argumentami merytorycznymi, jest dużo łatwiej pewne sprawy załatwiać. I też bardzo ważne jest to, i taką formułę przyjęliśmy, żeby technicznie nie rozdrabniać tego ruchu, tak? Żeby nie było, że co chwila będzie występowała inna osoba, tylko tak się umówiliśmy na naszym stowarzyszeniowym spotkaniu, że są konkretne osoby, które występują w mediach i które firmują to swoim nazwiskiem, bo też nie każdy z nas może, tak jak wspomniałam o koledze, którego żona jest nauczycielką i on nie chce nas występować pod nazwiskiem, czy mamy innego członka, który jest policjantem i też nie bardzo może, ale nas wspiera i działa i stara się tutaj wspomagać. Natomiast są też właśnie osoby, które, tak jak Radek, który prowadzi własną firmę i nie ma z tym problemu. Ja jako urzędnik też często z tym pytała, czy się nie boję, że kiedyś ktoś mi powie, Korczyńska, ale cię zaraz zwolnimy za to. No ale też wychodzę z założenia, że kiedyś trzeba, tak, wstać i powiedzieć i nie oglądać się na to, że boję się, bo ktoś może mnie z pracy wyrzucić, tak? Więc tak funkcjonujemy, żeby tych ludzi jak najbardziej angażować, ale też żeby pewną formułę wypracować. Mam jeszcze czas na trzy niedługie pytania i być może odpowiedzi, więc tutaj był głos. Tam z tyłu i pani Joanna. Halo, dzień dobry. Chciałbym zadać dwa pytania wszystkim Państwu. Po pierwsze w kwestii właściwie to miało być moje drugie pytanie, ale znam je najpierw, bo padła ta kwestia systemu edukacji i Państwa negatywnego stosunku do tego trójstopniowego systemu z gimnazjum i zapamiętałem argument taki, wydaje mi się, dosyć emocjonalny, nostalgiczny za tą szkołą ośmioklasową. Ja też ją kończyłem ostatnim rocznikiem, który chodził do tego typu szkoły. Natomiast słuchając wypowiedzi na przykład ludzi ze starszej generacji dziadków, oni z kolei nostalgicznie wypowiadają się o szkole przedwojennej, która przecież też miała gimnazjum, prawda? Czyli z drugiej strony słyszę argumenty przeciwko gimnazjom, głównie takiej natury, że są tam ogromne problemy wychowawcze i to jest niepodważalne. Ale chciałem Państwa spytać, czy w tej kwestii są jeszcze jakieś inne argumenty przeciwko gimnazjom, takie merytoryczne, jakie Państwo mogliby wysunąć, pod jakimi mogliby się podpisać? Drugie moje pytanie dotyczy... Troszkę Pan oszukuje, bo dwa pytania, prawo zadają. Spróbujmy się wyrobić z tym pytaniem, tam jeszcze po jednym i jak będzie chwila, to zadam jeszcze to drugie, a jeśli nie, to w kuluarach. Dobrze. Pierwsza kwestia, mam informację, że kiedyś funkcjonowały gimnazja, przy czym szkoły podstawowe były 10-klasowe.
Tak? Tu mamy zupełnie inny wymiar, jeżeli chodzi o wiek uczniów. To jest pierwsza różnica, której Pan nie dostrzegł. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie innych przeciwności, program nauczania. Od przedszkola do liceum w tej chwili powtarzamy bez mała to samo. Tak? Uczymy się i przekroczymy przedszkole, teraz nie wolno pisać. W szkole podstawowej dzieci zaczynają edukację i muszą czytać. Przykład mojego dziecka. Następnie kończą podstawówkę do gimnazjum. Program jest powielany, stąd też nie są takie działania, jakie są, że godziny są obcinane, no bo po co uczyć się tego samego po raz kolejny? Gimnazjum uważam, że jest to największa porażka edukacji na dzień dzisiejszy w tej formie. Gimnazja samo w sobie być może nie są złe, natomiast forma prowadzenia i program jest niestety oderwana od rzeczywistości. Zatem, przepraszam, przed wojną większość społeczeństwa kończyła 4 klasy podstawówki. Gimnazja były elitarne, prawda? Licea to była już elita elit. Myśmy mieli 50 tysięcy studentów przed wojną, prawda? No, w porównaniu z tym, co jest dzisiaj, to jest zupełnie rzecz nieporównywalna. Moi kuzynki może ich nauczyłem geografii w gimnazjum. Ponieważ nie był wojsko, ale nie potrzebuje. Tam było pytanie właśnie. Pytanie, które mi się nasunęło jakby w trakcie Państwa wypowiedzi i sam nie wiem, czy nie popłynąłem. Dobrze Pan zaczął. Tak, bo ja też mam pewne doświadczenia, robiliśmy taką działalność spółdzielnia w Chorzowie z samorządowej inicjatywy mieszkańców, później to przeszło na całe miasto i wiem, jak się to wypaliło. Pani w pewnym momencie zwróciła uwagę na taki wątek, że rodzice dla Szczecina zaczęli też podejmować problemy właśnie tych pracowników konserwacji, tych innych grup jakby z otoczenia. Sam nowy obywatel, czy stowarzyszenie obywatelowi, to jest też jakaś taka formuła, która próbuje te wszystkie środowiska ogarnąć. Państwo robicie tą Polskę społeczną i robi się coś takiego, że poszczególne, oddzielne jakby horyzonty zainteresowań wymagają, czy w moim odczuciu wymagają jakiejś koordynacji. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, to jest nawiązanie do pewnej prezentacji, która wczoraj była na temat polskiego śladu. Tam padło takie sformułowanie, że korporacja, jak nie potrafi pewnych barier przełamać, to mówi, zmień zasady. Czy my nie jesteśmy przypadkiem w takim punkcie? Co Państwo o tym sądzicie? Że warto by było pomyśleć w kilka takich organizacji pozarządowych o karcie społecznej odpowiedzialności organizacji pozarządowych. Takiej rozszerzającej jakby, że mamy takie punkty, które poza naszą podstawową działalnością pozostają w sferze naszych zainteresowań i my wzajemnie się w tym zakresie, wspieramy, będziemy wspierać. I to jest to rozszerzenie jakby współpracy. Taki pomysł troszkę może na wyrost, ale to się aż prosi, żeby określić. Mamy takie podstawowe rzeczy, ale oprócz tego interesuje nas to. Współpraca ze związkami w takim zakresie. Związki to podpisują, stowarzyszenia, ten ruch edukacji narodowej. I w pewnym momencie zaczyna się tworzyć coś na kształt programu społecznego. To było wczoraj, to pytanie też wybrzmiało, o ten program społeczny. Jaki w zasadzie mamy program społeczny? Taka myśl. Czy Państwo uważacie, że jest to ten etap? Dziękuję. Mam pewną propozycję, ponieważ to się idealnie wpisuje w ten nasz ostatni punkt programu, w którym będziemy mówić właśnie o takich formułach szerszych działań, o możliwości łączenia potencjału różnych inicjatyw. To proponuję, żeby to pytanie zawiesić. Wrócimy do niego w tej części, która będzie właśnie ściśle tego typu tematom poświęcona. I ponieważ jesteśmy już nieco po czasie, a akcentowałem, że bardzo jest ważne, żeby tego harmonogramu starać się trzymać, to ostatni głos tutaj. I po tym nastąpi pół godzina przerwa obiadowa. No, ja mam pytanie niezwykle proste, dotyczące prozy życia.
To znaczy, fejsik fejsikiem, ale face to face, spotkania twarzą w twarz, spotkania są konieczne. Kto płaci za lokal? Skąd go macie? Jak to wygląda? Sprawa bardzo prosta. Stowarzyszenie jest zarejestrowane u mnie w mieszkaniu. Nie mamy takiego lokalu swojego, w ogóle nie mamy składek, to jest bardzo ważna rzecz. My jesteśmy stowarzyszeniem takim bardzo o charakterze takiego think tanku, ja to tak nazywam. Specjalnie nie chcieliśmy składek, bo to się trzeba rozliczać, to trzeba składać potem jakieś sprawozdania, deklaracje. A właściwie po co nam to? No bo co? No naszym kosztem jest internet i telefon, tak? I czas, który poświęcamy na to. Jeżeli potrzebujemy spotkań i potrzebujemy się spotkać właśnie tak jak pani mówi face to face, to albo spotykamy się z konkretnymi osobami, które nam przedstawiają jakiś problem na kawie. Najczęściej jest to bardzo miła okazja, żeby gdzieś pójść i sobie spokojnie porozmawiać. A jeżeli jako stowarzyszenie chcemy się spotkać i pewne rzeczy poustalać, to w Szczecinie działa taka organizacja jak Sektor Trzeci. To jest projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany przez Urząd Miasta i oni tam mają swoje sale, gdzie można sobie taką salę wynająć bez żadnej odpłatności, więc to jest bardzo duży plus dla organizacji pozarządowych w Szczecinie. Albo nasi członkowie pracujący czy funkcjonujący w różnych miejscach, w różnych organizacjach mówią, a ja mam wolną salę akurat, to wpadnijcie. Więc to tutaj widać, że jakby jest ta potrzeba i chęć działania i to się też przejawia w ten sposób. U nas z kolei, tak jak już na wstępie wspomniałam, pomogli nam bardzo dużo studenci i oni nadal nam pomagają. Udostępniają nam salę. Tu siedzi Maciek, student, który jest naszym w ogóle prezesem. Dzięki niemu to wszystko powstało i on nam ułatwia spotkania, załatwia. Także my mamy salę. I co jeszcze chciałam zaznaczyć, tak jak pani powiedziała, takie słowo fejsie. My raczej się właśnie spotykamy twarzą w twarz. Robimy bardzo często zebrania, na które przychodzi naprawdę gro rodziców, a jeśli chodzi o jakieś hasło, gdzie trzeba wyjść na ulicę, zademonstrować, nas jest 200, 300 i 400 osób wtedy. Także mniej właśnie na tym fejsie, tylko tak bardziej okołoko. Tylko biorąc pod uwagę fakt, że większość naszych członków są to ludzie młodzi, którzy są aktywni zawodowo. Facebook czy grupa mailowa jest świetnym rozwiązaniem do szybkiego przesyłu informacji. Nie da się robić spotkania z godziny na godzinę. Przez Facebook czy przez maila możemy zrobić to momentalnie. Wybucha bomba, powiedzmy o godzinie 14, następnego dnia o 7 rano jesteśmy w urzędzie zorganizowani. Myślę, że bez tych form elektronicznych nie dałoby się funkcjonować w tej dziedzinie. Nie, tu się zgodzę. Oczywiście my też piszemy, mailujemy i umawiamy się, bo to jest rzeczą normalną. Tylko chciałam zauważyć, że w naszej Polsce społecznej są też ludzie, którzy pracują normalnie, mają rodziny, mają domy. Także to nie jest to, że to tak studenci, jakieś babcie, staruszkowie, tylko to są matki, ojcowie, dzieci z przedszkoli, ze szkół. Także my jesteśmy wszyscy osobami pracującymi. Jest jakieś straszne błaganie, czy to jest pytanie, nie daj Boże pytanie, czy krótki komentarz? Nie, pytanie, ale rozumiem, że jeżeli nie ma czasu, to po prostu pozostaje bez odpowiedzi. Nie ma czasu, a ja mam bardziej miękkie serce, niż przeżyłem. Dobra, generalnie chodzi mi o to, że mamy problem z segregacją, czyli na przykład dzieci z klasy niższej chodzą do gorszych szkół i ciężko jest dostać się do szkół, nie wiem, na pierwszym, drugim rankingu. I ostatnio słuchałam bardzo ciekawej audycji w Tok FM, gdzie padł argument o tym, że tak naprawdę w związku z tym nie powinno się ujawniać rankingów szkół, żeby ludzie do końca nie wiedzieli, jak dzieci sobie radzą w szkole i żeby wszystkie szkoły były egalitarne, równe. I żeby nie było takiej presji, że dzieci powinny chodzić do lepszej szkoły, bo każda szkoła jest dobra. Natomiast następnego dnia w programie Tok FM porannym usłyszałam, że to jest bardzo złe, dlatego że to jakby godzi w
dzieci, które są utalentowane, które wręcz powinny być promowane i powinny chodzić do tych lepszych szkół. I co według, co Państwo sądzą o tym problemie? No bo ja widzę jednak duży problem w tym. Myślę, że to jest temat na bardzo długą dyskusję i nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć. Widzi Pani, co Pani narobiła? I teraz otworzyłam Pani Pandorę, to można zacząć rozmawiać w przerwie. Tak, natomiast krótkim zdaniem ja się postaram odpowiedzieć i podsumować. To oczywiście jest ogromny problem wyboru pomiędzy właśnie tą egalitarnością a elitarnością szkół. I chyba tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Trzeba się starać znaleźć złoty środek. Ja sama, jak zajmuję się funduszami, zawsze się zastanawiam, czy powinniśmy pieniądze inwestować, te unijne, w dobre ośrodki, żeby były jeszcze lepsze i były takimi lokomotywami, czy powinny być środki przeznaczone na te szkoły słabe, gorzej uposażone, być może na przykład leżące gdzieś w jakichś gorszych dzielnicach miast czy na obszarach wiejskich, po to, żeby chociażby do tego poziomu średniego one mogły dojść. I przyznam się szczerze, do dzisiaj nie wiem, tak? A zajmuję się funduszami już bardzo długo, więc nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, czy powinniśmy właśnie iść w tym kierunku, że równajmy wszystko do jednego poziomu walcem, że tak powiem. No bo dzisiaj taki świat jest, tak, że się wiecznie porównuje wszystko i jednak pewne rzeczy próbuje się wypromować kosztem innych, więc no, są na pewno dużo jest plusów i minusów po stronie każdego rozwiązania. Czy Pani coś chce powiedzieć? Nie,